Centrum Animacji Misyjnej. Misje pozostają zawsze czymś zasadniczym Kościoła. Są tym elementem, który buduje Kościół, rozwija Kościół i sprawia, że Kościół staje się obecny aż po krańce świata. Wiara umacnia się wtedy, kiedy jest przekazywana. Czyli jest to również szansa dla nas, dla każdego człowieka z osobna, aby przekazując swoją wiarę, idąc z nią dalej, poza swoje własne środowisko, żeby ta wiara w nim samym wzrastała, w nim samym stawała się coraz mocniejsza, coraz bardziej promieniowała. Jeśli Kościół nie jest misyjny, to nie jest Kościołem. Kościół musi być misyjny. I stąd właśnie ta działalność palotynów na przestrzeni ostatnich 40 lat na misjach wpisuje się doskonale w tę misję. Ewangelizacja jest tym jednym z największych priorytetów dzisiaj. Są jeszcze całe obszary w dzisiejszym świecie, gdzie do Ewangelia, gdzie Słowo Boże jeszcze nie dotarło. Z różnych przyczyn. Są to tereny, do których trudno jest dotrzeć. Są to tereny, gdzie islam jest religią dominującą i nie zawsze pozwala na to, aby Ewangelia była głoszona. Ale również są też przestrzenie, nawet już tutaj w krajach o długiej tradycji chrześcijańskiej, gdzie po prostu cały szereg ludzi odeszło od wiary, cały szereg ludzi straciło tę wiarę, wielu ma wątpliwości i potrzeba tej, może dzisiaj się mówi o nowej ewangelizacji, ale potrzeba właśnie tego nowego głoszenia na dzisiejsze czasy, w kontekście dzisiejszych kultur, w kontekście dzisiejszej sytuacji też społecznej. Myślę, że należałoby spojrzeć na ten fakt 40 lat rozpoczęcia misji palotyńskich w Brazylii i w Rwandzie z dwóch perspektyw. Z perspektywy Polski i z perspektywy całego stowarzyszenia. Z perspektywy Polski dały one i dają nadal bardzo duży impuls do rozwoju palotynów w Polsce i na całym świecie. Był takim pierwszym krokiem, który rozpoczął taką bardzo dużą ekspansję. Zachęcił wiele młodych osób do przyjścia, do podjęcia drogi kapłańskiej i z ukierunkowaniem na działalność misyjną. W perspektywie całego stowarzyszenia przyniosło to również bardzo duże ożywienie i pokazało, że Kościół Polski, palotyni polscy są istotnym elementem na mapie Kościoła ogólnoświatowego i palotynów na całym świecie. Kapłan jest tym, który jest posyłany. Kapłan to człowiek, który został wybrany przez Chrystusa właśnie do głoszenia Słowa Bożego. Został powołany przez Chrystusa, aby to Słowo Boże, tym Słowem Bożym się dzielić z tymi, którzy jeszcze o Chrystusie nie słyszeli. Dlatego i też i w tym kontekście posługa palotynów, posługa misyjna księży palotynów zarówno w Rwandzie, jak i w Brazylii, jak też w innych krajach doskonale się wpisuje w tę sytuację misyjną Kościoła i dlatego trzeba dzisiaj dziękować Panu Bogu, że zechciał ich wybrać, że zechciał ich posłać, że zechciał, aby to dzieło ewangelizacyjne było kontynuowane i jeszcze ono będzie kontynuowane, bo wiara musi być zawsze głoszona. Jeśli nie jest przekazywana, no to nie jest żywą wiarą. Jan Paweł II w drugim rozdziale Redemptoris Missio mówi, wiara się ożywia, kiedy jest przekazywana. Potem nieco dalej w tej samej encyklice mówił o tej wiośnie ewangelizacji. Myślę, że z dzisiejszym papieżem Franciszkiem coraz bardziej widać właśnie tę wiosnę, która się szerzy, która jakoś bardzo mocno się zapisuje, która bardzo mocno jakoś wpisuje się w działalność całego Kościoła.